Właśnie idziemy zwiedzać opuszczone miasto z kolegą. Jesteś tu powinien być, umówiłem się z nim. O, Jestem. cześć Kasper. Cześć, cześć, Tamtą cześć. stronę właśnie idziemy zwiedzać opuszczone miasto. Tak, Więc opuszczone idziemy. miasto. Idziemy, tak. Generalnie, o, już jest. Już widać. Tak. Generalnie ten teren, to miasto jest opuszczone od około 100 lat. Tak, bo to tutaj wysiedlili tych mieszkańców jakoś po pierwszej wojnie światowej, nie? W trakcie drugiej wojny już tu nikogo nie było. W sensie w sumie to no, przebywali tu też jacyś żołnierze na pewno. Jak to jeszcze było w miarę w dobrym stanie, jednak z biegiem tych lat jeszcze to wojna dużo spowodowała, niestety. O kurde, tutaj mamy taki. Zachował się Najbardziej kościół chyba, też. najbardziej zadbanym budynkiem jest chyba karczma Karczma. i ten kościół. One są takie Tak, bardzo kościół będziemy też ważne. zwiedzać, ale to na końcu, bo on jest jeden z Idziemy. najbardziej zachowanych budynków. Tak samo karczma. Ty, ojocie. Ej, Wchodzimy? ktoś to może być? Ej, ktoś to może być? No, coś wyważył drzwi już tu. Ale Czekaj. pewnie jakieś inne eksploratorzy. Ty, Zaraz ale zobacz. tu. O, oj. Ty! Zapadło się, kurde, Zapadło zapadło się. się potem. Jasny Ej, gwint. dobra, lepiej. Dobrze, założyłem kask, dobra. Ej! Dobra. O nie. Mega trafiłem 20, dobra. Ojej, O ojej, kurde. ale tu jest zniszczone. O, takie pod Ty. wodą, takie zapadnięte. Tu coś jest, Tak. patrz, chodź tu. O O, kurde. ale się zapadło. Jestem w sumie ciekaw, No. bo nigdzie to nie pisało, czy kiedy to się tak w sumie zaczęło wszystko zapadać. Bo tu No. widzisz, te domy są takie strasznie To poniszczone. jest taka Więc chyba strefa się zapadło. wykluczenia. Strefa No wykluczenia, tak. tak. Czekaj, O, jak tu masz. O Czarnobylu. kurde. To O, już, to się no nie dokładnie. nadaje. Ja Ja cię nie wiem, kręcę. to mogło dużo przejść, wiesz? Może też w trakcie zimnej wojny, czyli tam po drugiej wojnie, mogli tu coś testować. Tam to też tak wygląda, nie? Karczma wojenna, dobra. Spróbuj wyważyć drzwi. Ej, A, są otwarte, otwarte. otwarte było. Ty. Ej, ale nie ma lat. Ktoś wykradł lady. No Ale nie ma lat. zachowały się te krzesła i stoliki. W Kurde. miarę. Ej, A to jakaś no. karczma wojenna, tak to się chyba nazywało. Tak, karczma wojenna. O kurde. Ja cię kręcę. Całkiem dobrze zachowana, podłoga się Jest zapada, bardzo, to no. widać. No, ale to Nie, podłoga ale to tam. tak stresasz wchodzić. Może. Ale zamknę Strasznie wchodzić lepiej. do tych budynków. Lepiej zamknij, tak. Co było Tak, zamknięte, zostawmy zamknięte. no. A, Dokładnie. tu Gdzie jest tu jest zamknięte, jest wejście? zamknięte. Właśnie nie Jeśli wiem. jeszcze jest w ogóle. O, Nie jest mieć tutaj. wejścia. Jest O. wejście. No, O tu też kurde. się porządnie zapadło. Tu się Zabaliło. porządnie, tu też zarosło. Patrz, te kwiatek. Kwiatek urósł. A lepiej ten kas założyłeś, dobra. Tak, O założyłem kurde, a oczywiście. tu, ej, patrz, zgnite takie już też, takie O, czarne. ty, o, dziura. O, pomogę ci. Dzięki. Się słyszałem, że to była taka miejscowość, że to była taka wioska, ale dużo też takich bogatych ludzi tu mieszkało. Tak. I temu, jak ich wysiedlali, no to mieli gdzie iść, bo, o kurde, chodzę po kruzaku, bo mieli po prostu pieniądze na to. O kurde. Tu są chyba szczątki dachu. Chyba tak. No, na pewno. Kamienny dach Jakie jakiś tu kamienne, był. takie. Dobra. Ej, jeszcze tu jest jakiś. Chodź, zobaczymy No jeszcze i też ten. słyszałem, że tutaj. Ło. Są. Karol? Co? Ty, to już się rozłożył. Się rozłożył całkowicie. Ja cię Ale gdzieś kręcę. słyszałem, że podobno mieszkańcy Niebieszcz, kiedy odkryli, że to tutaj jest, właśnie dali jakieś rusztowania, bo widzisz, że tutaj to w sumie by się Tak. dawno już zapadło, nie? A to wygląda Bo na jakieś takie zabezpieczali. nowsze, no. Tak, Jakieś bo takie te nowsze. drewniane tutaj, takie rusztowania jakby, no to było nowe, tak. Chodźmy ścieżką może, żeby było tutaj tak zarośnięte. W krzyczorach. O, ja cię kręcę. Został nam kościół. Ej, No. trochę się boję tam wchodzić, Najpierw właśnie. może od zewnątrz chodźmy. Go. Tu Zobaczyć. widzę, że dach Wow. trochę tak poopadał. O kurde. Mega ładny kościół. Mega ładnie Opadał, się no ładny. zachował. Jestem ciekaw, jak to w środku wygląda, Jeden no z bo nie wiem. piękniejszych pewnie opuszczonych kościołów. Ej, tu są Jak się szyby. zachował. Czemu tam się świeci? Ja cię kręcę, Ej, tam chwila. się świeci. Czekaj, Ej, to trzeba to wyważyć. odświeżające. A, jest otwarte. O. Ty, tu się palą świece. O kurde. Tu jest grób. O cholera, to jest jakiś śpiwór. Co jest? Co jest? No drzwi się zamknęły. Ja pierniczę. Jo, to jakiś stary Halo? ołtarz. Ej, o nie. O nie. Czemu to się zatrzasnęły się? Szlak. Tu są świece. One się Jak? palą. Może ktoś tu mieszka? To Patrz. niemożliwe, że 100 lat się palą. Patrz, tu jest jakiś śpiwór.
Może jesteś bezdomny, ktoś może być. Ktoś może być. Ta trumna jeszcze. Ej, otworzymy jeszcze trumnę. Tutaj, o. Tu jest grób. Jo. Tam ktoś jest możliwy. Jo, no. Ale. No zobaczymy. Ej, czekaj, no bo to się nie chce otworzyć. Ty. O, chyba utknęliśmy. Chwila, trzeba rozbić szybę. Ale uciekamy stąd, ja pierniczę. Weź, tu ja cię kręcę. Tu są ludzie, tu jest. To mogą być ludzie jak. Ej, tu ktoś chyba jednak mieszka. To chyba nie jest opuszczone, spierniczaj sądowca. Ej, ale to jest. Jo, oj, ale wygląda. To miasto jest przerażające. Będzie się robić jasno już powoli. No, dobra, musimy wracać, zanim będziemy na widoku, że jakby ktoś nas zgłosi jeszcze. Tu nie ma wstępu. Ma wstępu, ale... Raczej uciekamy do chaty. My stąd uciekamy, stąd. Ła! Porobiłem kilka zdjęć, ale to w tym kościele, ten kościół jest przerażający. Czytałem, że podobno też gdzieś w Polsce odkryto podobny taki kościół właśnie. Miasta opuszczone jest ich dużo, a właśnie kościół też taki z trumną. No. Gdzieś tam chyba pod Kielcami, nie wiem czy wiesz gdzie to jest, tam Świętokrzyskie. Tak, tak, no. Robi. Kurde, cała noc nam zeszła na to. Ja cię kręcę. To... Dobra, widać. Nie, ale było ładnie, dobra. To my idziemy ładnie. Na miejsce, idziemy na miejsce. Noc pełna wrażeń, że tak powiem. Tak, ty w ogóle tu też jest coś. Tutaj chyba jest, tutaj też jest stary, czytałem o tym. Zbrojownia. Ona generalnie jest cała w ziemi, już zarośnięta to jest. No, generalnie tu dużo ludzi było już. Zasypana. Dobra, my idziemy spać. O Boże. Idziemy spać, tak. No ale myślę, że się dużo dzięki tej nocy dowiedzieliśmy. Dokładnie. Na temat historii tego regionu, no bo to odkryli te zabezpieczenia, co tam były, no to odkryli stosunkowo... Niedawno. No. Na początku XXI wieku, więc. Dokładnie. Dobra, zrobiło się już jasno. Dziękujemy bardzo za oglądanie. A my idziemy. Bye bye.